Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie w ten piękny sobotni wieczór. Szanowni Państwo, bardzo często ludzie szukają odpowiedzi na pytanie, dlaczego rozpadają się związki. Podejrzewam, że tych odpowiedzi jest bardzo dużo i myślę, że nie ma człowieka na ziemi, tej ziemi, który byłby w stanie znać wszystkie odpowiedzi na te pytanie, ale myślę, że jeden bardzo ważny powód jest znany i ja go Państwu wyjawię. Dlaczego rozpadają się związki? Oczywiście jest masa powodów. Pieniądze, niezgodność charakterów. Facet zaczyna śmierdzieć, był miły, potem się okazuje, że brudas i vice versa, i kobieta tak samo, i miała być wierna, nie była. Miało być jego dziecko, nie było jego dziecka. Życie. Ale podstawową przyczyną wszelkich nieszczęść i tego, że rozpadają się związki. A przypominam Państwu, że w Polsce ponad 1/3 małżeństw w przeciągu 3 lat się rozpada. Także mamy do czynienia z hekatombą ofiar małżeńskiej iluzji, jak ja to nazywam. Szanowni Państwo, dlaczego rozpadają się związki? Z jednego bardzo ważnego powodu. Mężczyźni i kobiety uważają, że związek jest czymś, co ma dać im spełnienie, co ma dać im szczęście, co ma sprawić, że przestaną czuć cierpienie, które odczuwa każdy człowiek, bo jest za wysoki, za niski, no ma za małego pieńca, za dużego, chociaż podobno mówią, że tutaj w tej kwestii nie ma, że za dużego. Ja tam się nie znam na tych tematach. Więc szanowni Państwo, oczekiwanie, że związek z kobietą, mężczyzny i związek kobiety z mężczyzną ma dać im szczęście, ma sprawić, że przestaną cierpieć, że zaczną się lepiej czuć. To jest bardzo negatywna iluzja, która powoduje, że dwoje ludzi wchodzi w związek z określonymi oczekiwaniami. I nie mówię tu, szanowni Państwo, o oczekiwaniach typu samochód, mieszkanie, obiecywaj, że będziemy mieli dom, to, siam, to, wam, to. Mówię o czymś zupełnie innym. Tamte powody są moim zdaniem mniej ważne. To, co ważne, szanowni Państwo, to jest to, że mężczyzna i kobieta mają takie oczekiwanie, że stan haju hormonalnego, który według naukowców, czyli stan euforii, pobudzenia, gdy się zakochamy, może utrzymywać się do 2 lat. Przeważnie utrzymuje się 3-7 miesięcy. Różnie to bywa. U mnie około 4 miesięcy trwało. Ale to myślę, że no partnerka była mało stymulująca. Podejrzewam, że z inną panią by to może dłużej trwało albo krócej. Któż to wie? Szanowni Państwo, wchodząc w związek, licząc na to, że będziemy szczęśliwi, że będziemy spełnieni, robimy najstraszniejszą rzecz, jaką możemy wyrządzić, że się tak wyrażę, sakramentowi małżeństwa. Dlatego, że małżeństwo nie jest po to, żebyśmy byli na haju hormonalnym. Ten haj można wywołać za pomocą narkotyków, częściowo też alkoholu, prawda? Po narkotykach i po alkoholu jest kac. A po hajach hormonalnych są samobójstwa, rozpacz, leki psychotropowe, depresje, próby samobójcze, próby zabójcze, wszystko. Cięcie się, cuda ludzie robią. Więc szanowni Państwo, wchodząc w związek z oczekiwaniem, że druga strona ma dać mi spełnienie, krzywdzimy samych siebie, oszukujemy samych siebie i zapłacimy za to wielką karę. Dlatego, że żyjemy w kłamstwie. Związek nie jest po to, żeby dać nam szczęście. Szczęście to jest stan umysłu i w sumie stan serca. Kiedy mamy nawyk cieszenia się pierdołami. Na przykład mogę się cieszyć, że pięknie pachną kwiaty, bo pachną cudownie. Mogę się cieszyć, że udało mi się wbić w tą przymałą no, marynarkę, no ale wiadomo, musi bo tą, bo srą, musi być elegans. Można się cieszyć z tego, że przeżyłem ten dzień. Wielu ludzi umarło dzisiaj na drogach w trakcie wypadków samochodowych. Wielu ludzi straciło dzisiaj kończyny. Może niewielu, może jeden. Wystarczy jeden. Nawyk cieszenia się pieprzotami, nawyk cieszenia się pierdołami dnia codziennego. To jest szczęście. Kiedy cieszymy się od tak, kiedy poszukujemy szczęścia na zewnątrz, w partnerze, w wódce, w narkotykach, w papierosach, w lekach i tak dalej, oczekujemy, że
Ktoś za nas to załatwi. Niestety to jest niemożliwe. Po alkoholu mamy kac, po narkotykach mamy kac, po związkach mamy kac moralny, nie tylko, mamy zobowiązania finansowe. Przecież małżeństwo to jest bardzo poważna umowa prawna. Bardzo korzystna dla pań, no niezbyt korzystna dla dżentelmenów. Więc szanowni Państwo, to jest główna przyczyna tego, że związki się rozpadają. Mężczyzna i kobieta, mówię tu do obu płci, nie są po to, żeby dać Państwu szczęście. Związek jest po to, żeby spłodzić dziecko, wychować je w miarę normalnie i przygotować je do dorosłego życia. Związek nie jest po to, żeby dać Państwu szczęście. Ale ludzie są oszukiwani. Od najmłodszych lat pokazuje się nam książki, czasopisma, magazyny, filmy, komedie. Wszędzie szczęśliwa para. Wszędzie ona nieszczęśliwa, a on nieszczęśliwy. Ten hemoroidy, tamta pochwicę ma. Wchodzą w związek. Wszystko jest wspaniale. Zobaczcie Państwo, jak kończyła się każda bajka. I żyli długo i szczęśliwie. 100 lat. 100 lat. Wiecie Państwo, na pewno ci Państwo, którzy czytali jedną z moich 13 książek, Kobietopedię, opisywałem tam taką ciekawostkę, która no, wiele osób oburzyła, tak naprawdę pań, ale też zdarzyło się kilkunastu panów, którzy nie wierzyli. Otóż są relacje, są związki, gdzie mąż i żona nienawidzą się, ale dla pracy, kariery i opinii innych i zazdrości rodziny, sąsiadów, mimo że się nienawidzą, by się zapili, by się zarżnęli, by się wzajemnie. Udają szczęście przed innymi. I inne panie podchodzą i mówią: zobacz, Marek, zobacz, jacy oni są szczęśliwi, a ty nie kupujesz mi nic, jesteś dla mnie niedobry, i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem to, czym ta kobieta się podnieca, to jest iluzja stworzona po to, żeby ta kobieta miała, ta, która udaje, żeby miała wyższą pozycję społeczną. Ludzie oszukują dla pieniędzy, dla pozycji społecznej, dla sławy, dla władzy. Ja czasami Państwa oszukuję, no ale to dla popularności, no nie dla pieniędzy, nie jestem materialistą, jestem lepszy. Szanowni Państwo, już tak mówiąc trochę bardziej poważnie, to jest największy grzech. To jest największy grzech, oczekiwanie od drugiej strony, że da nam szczęście. Ja mogę poszukiwać kobiety idealnej. Mam zamiar się wybrać w następnym roku w Himalaje. Podobno milion lat temu widzieli ją pewni mnisi, znaczy nie widzieli, ale ktoś widział i napisał. Podobno tam gdzieś jest, podobno można ją złapać. Podejmę się tego trudu, bo niestety w Polsce nie spotkałem kobiety, która odpowiadałaby mi. Szanowni Państwo, już tak bardziej serio mówiąc, największym grzechem i największą przyczyną rozpadów związków, ale też nie rozpadów, tylko cierpień z tym związanym, bo po rozpadzie związku ludzie się rozpijają, ćpają, biorą leki i tak dalej, mogliby normalnie funkcjonować. Największym grzechem jest to, że szukacie w drugiej osobie spełnienia szczęścia. To jest nawyk. Nawyk cieszenia się. Na przykład powiem coś Państwu z własnego doświadczenia. Wiecie Państwo, że mam bardzo słabą pamięć. Nie ma się czym chwalić, no tak mam po prostu. A do pieniędzy mam dobrą. Ostatnio kupiłem książkę pana Piekary, którego bardzo lubię i polecam wszystkim. To jest ten pan, którego ta pani oskarżyła i 500 000 złotych mu sąd wlepił. Nawet nie wiedział pan Piekara o tej karze. Bardzo ciekawa sprawa. Nagrałem o niej audycję. Kupiłem książkę, którą już kiedyś czytałem. Ale mam tak słabą pamięć, że wiedziałem, że ją czytałem, ale nie wiedziałem, o czym jest i nie znałem zakończenia. Czytałem ją z rozkoszą. To jest, szanowni Państwo, nawyk. Wydałem niepotrzebnie pieniądze, ale przeżyłem jeszcze raz te emocje za tam 4 dychy. Czyli w sumie nic złego się nie stało. Wszędzie trzeba widzieć pozytywne jakieś takie pozytywne rzeczy. To jest nawyk. To jest robota, którą musicie Państwo wykonać. Nikt za Państwa tego nie wykona. Żadna dziewczyna, żaden chłopak. I błagam Was, proszę i apeluję, nie wymagajcie od drugiej strony tego, żeby dała Wam szczęście. Szczęście powinniście wydać sobie sami. Trenować nawyk cieszenia się piękną pogodą, zapachem kwiatów, kotkiem małym, którego troszkę można tam poprzytulać, pogłaskać, pieskiem, pysznym posiłkiem, pysznym napojem. Trzeba się tego nauczyć. Trzeba powtarzać.
tak jak nas nauczono być nieszczęśliwymi marudami, uczono nas latami, narzekać. Trzeba się nauczyć, oduczyć narzekania i nauczyć być radosnym. Ja z charakteru jestem marudą, jestem krytykantem, ale pracuję nad tym, żeby to zmienić. To jest praca. Nie oczekuję, że przyjdzie piękna kobieta i nagle to zmieni. Ta piękna kobieta nie jest po to. Jesteśmy razem z tą kobietą, chciałbym mieć swoją kobietę, przytulić ją, ochraniać ją, mieć coś własnego na tym świecie, mieć swoją własną kobietę. Ale w tych czasach, szanowni państwo, nie można mieć kobiety, bo kobiety są już wyzwolone i kobiety same nie wiedzą, czego chcą, także no niestety trzeba zrezygnować. Albo biorę wszystko, albo biorę maksa, nie zadowalam się, byle czym, i państwu też to zalecam. Chociaż mówią, kto wybrzydza, ten nie całuje pan, czy jakoś tak. Szanowni państwo, związek nie jest od szczęścia, chociaż tak państwu mówiono, skłamano państwu, skłamano. Statystyki rozpadu małżeństw nie kłamią. Statystyki pijaństwa i rozpadów konkubinatu, tragedii rodzinnych i tak dalej nie kłamią. No tak jest niestety. Szanowni państwo, to tyle. Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie. Pozdrawiam serdecznie. Pamiętajcie, szczęście to trzeba coś, co trzeba samemu wyćwiczyć. Związek jest po to, żeby było fajnie, żeby wychować dziecko, żeby było tak mile żyć. Ale nie dla szczęścia, nie dla spełnienia i nie dla wolności od cierpień, które codziennie mamy. Za mały, za wysoki, za gruby, za chudy i tak dalej. To musimy sami załatwić. Związek jest po to, żeby cieszyć się swoją obecnością i te dni, które nam zostały, spędzić jak najmilej. A co po śmierci? Zobaczymy, każdy z nas się dowie. Nie ma się co śpieszyć. Szanowni państwo, pozdrawiam serdecznie i na koniec państwu się pochwalę. Dzisiaj sobie kupiłem w sklepie... O, takie coś. Dzisiaj sobie kupiłem klocki Lego, ponieważ jako dziecko uwielbiałem. Moja mama była kilka razy na delegacjach w Syrii zagranicznych. Przywoziła mi takie małe zestawy. To było strasznie drogie. My byliśmy raczej biedną rodziną, więc no, zawsze miałem te klocki mało. Miałem, mój kolega był taki, no miał tatę za granicą, więc miał tych klocków, strasznie mu zazdrościłem. No ale teraz, szanowni państwo kupujecie moje książki, nagrania, to stać mi, sobie kupiłem klocki, będę dzisiaj sobie składał klocki i się bawił. Jedni mężczyźni idą na imprezę podrywać dziewczyny, a ja, koło szkodliwy Marek, jak czasami się sam nazywam, będę się bawił układaniem klocków. Szanowni państwo, pozdrawiam państwa serdecznie. Życzę miłej niedzieli. Pozdrawiam. Cześć.